Pierwszy raz z programem solowym w Chorzowie, pierwszy raz z programem solowym na Śląsku, także to mój debiut na Śląsku, jeżeli chodzi o program typu One Roman Show, bo ja to tak nazywam trochę One Roman Show, trochę stand-up. W ogóle to wiele ludzi zadaje sobie pytanie, co teraz z Neonówką, czy my się rozpadamy, czy my się pokłóciliśmy, nic z tych rzeczy, to jest w ogóle, od razu ucinam te wszelkie spekulacje, Neonówka ma się świetnie, gramy nowy program, też będziemy na Śląsku, więc też zapraszam na nasze występy z kabaretem, natomiast to była jakaś taka, wiesz, chwilowa potrzeba pokazania czegoś w zupełnie innej formie. Okres pandemii też trochę przyczynił się do tego, że miałem trochę czasu na to, żeby sobie popisać różne rzeczy. I to jest taka bardziej autobiograficzna podróż, bo ja tam mówię mnóstwo rzeczy związanych ze sobą, śmieję się z siebie, bo też chcę, żeby Polacy złapali dystans do tego, żeby po prostu potrafili się śmiać samych siebie. I program też jest trochę dla introwertyków, bo ludzi nieśmiałych, bo też jestem taką osobą, która jest osobą nieśmiałą i poprzez mój jak gdyby przykład chciałem pokazać, że można wychodzić z tej strefy komfortu, robić co wbrew sobie, stawiać sobie kolejne gdzieś jakieś takie cele, po to, żeby się sprawdzić, bo nie jest to jakiś tam mój skok na kasę, czy w ogóle jakiś nowy projekt, który będzie się po prostu odbywał kosztem Neonów, tylko jestem na takim etapie swojego życia, że po prostu mogę sobie na to pozwolić i robię to dla siebie z czystej przyjemności, bez ciśnienia i to jest super. Przykłady osób, których przeskakiwały z kabaretu do stand-upu, to był raczej przeskok w jedną stronę, nie? Że one kończyły działalność kabaretową, przechodziły do stand-upu. Natomiast ja tutaj nie mam zamiaru kończyć kabaretu, bo tam się czuję świetnie i gramy po prostu większe koncerty, dużo większe. Tu gram na mniejszych salach, tu jestem sam. To jest nowa forma dla mnie, forma sprawdzenia się, więc w moim przypadku, ja wiem, że tak się zawsze mówi, nie, że tak, ale nie mam takich planów, nie mam takich ciśnień. W ogóle to jest super sytuacja, że ja nic nie muszę, że ja po prostu sobie robię, bo sobie wpadłem na taki pomysł, że pojadę sobie do Chorzowa, nie, na koncert, zobaczyć, czy na występ. Mam taką po prostu potrzebę I sobie to realizuję i to jest w tym fajne, że to nie jest moje główne źródło utrzymania, że nie muszę się tego kurczowo trzymać, nie muszę udowadniać, że jestem taki czy niejaki. Wiadomo, że kabareciarz w stand-upie ma ciężko, nie? Że od razu jest w jakiejś tam grupie, stygmatyzowany, to jest piękne w Polsce w ogóle. To jest też temat, myślę, wydaje na scenę, że my Polacy musimy być podzieleni. No, jak nie partie polityczne, to obozy, to światopogląd i nawet w rozrywce nas dzielą, że wiadomo, tu kabaret to ci gorsi, stand-up to ci lepsi, czy inni, nie wiem. Ja jestem przeciwny tym podziałom, ja doceniam tych ludzi, którzy robią stand-up i robią to świetnie i tych, którzy robią kabaret. Dla każdego jest miejsce, więc ja tutaj nie mam takich jak gdyby podejścia do tego, natomiast pewnie nie jest to też takie łatwe i też ludzie pewnie nie wiedzą, czego się spodziewać, tym bardziej zapraszam na występ, żeby się przekonać, zobaczyć, co mam do powiedzenia, kim jestem w ogóle, bo tam też uchylam trochę swoich wewnętrznych tajemnic z przeszłości, o których nie mówiłem wcześniej i warto, myślę, że zobaczyć. No i dużo dystansu i też dużo moich spostrzeżeń, opowieści o nas Polakach. Nie? Tutaj nie mam niczego, jestem tak jak siedzę teraz, to nie mam śmiesznych okularów, nie przebieram się, bo też czasami ludzie się pytają, nie, że jeżeli to jest Roman Żurek z Neonówki, to czy będzie się przebierał, czy będzie śmieszny, wiesz, się zmieniał głos i tak dalej. Nie, ja jestem po prostu sobą, opowiadam swoje historie, komunikuję się z widzem w sposób bezpośredni, używam też przekleństw, czasami wzmacniam te wypowiedzi, jest to język taki dosyć potoczny, staram się nie nadużywać tego, ale pojawia się to, więc jest to trudniejsze. Mniejsza forma, ale z drugiej strony też dająca taką swobodną możliwość też ekspresji, wypowiadania się. Nie muszę ubierać wszystko w scenki, wiesz, dogadywać z chłopakami, planować. Jak coś mi przychodzi do głowy, mogę automatycznie o tym powiedzieć. Więc też jest duża taka dowolność i można powiedzieć prawie, że wolność na scenie. Nie? Widzę,
myślę, że wysyp stand-upów też jest spowodowany tym po części, że w kabarecie trudniej się pracuje. Nie? Oczywiście wszyscy tam może teraz wieszają koty na kabarecie, że jakościowo jest gorszy, słabszy. Oczywiście tutaj można polemizować. W dużej mierze też się mogę z tym zgodzić, że jest dużo słabego kabaretu, ale też praca przy kabarecie jest trudniejsza. Raz, że już, no już ten kabaret trwa wiele lat, więc już wiele dróg zostało wyeksploatowanych, wiele drzwi zostały gdzieś tam już otwarte, więc nam jest trudniej. Ale tutaj w stand-upie też to nie jest tak, że wychodzi się po prostu tylko gada. To też jest jakieś zamierzone działanie i ta konstrukcja też musi mieć jakiś sens. Nawet czasami zgubisz jeden wyraz i już zmienia się całokształt, więc i przy tym trzeba się napracować. Jeżeli ktoś myśli, że weźmie mikrofon do ręki, wyjdzie na scenę i zacznie opowiadać, to czasami się wydaje, że to jest takie proste, ale rzeczywistość i publiczność weryfikują to, więc to też nie jest takie hop-siup od razu. Cześć, z tej strony Żurek Roman, pewnie mnie poznajecie z kabaretu na Nówka, tym razem jestem w swoim solowym wcieleniu jako One Roman Show, trochę stand-uper, trochę taki człowiek orkiestra. Zapraszam na moje solowe występy, jeżeli chcecie poznać mnie więcej, bardziej z innej strony, to będę również na Śląsku, w Wodzisławiu Śląskim jeszcze w marcu i być może w następnym roku albo na jesień, także jeżeli będziecie gdzieś widzieć, mieć możliwość zobaczyć coś innego niż neonówka, to zapraszam, a jeżeli będziecie chcieli mnie zobaczyć z neonówką, to również zapraszam, pewnie też będziemy na Śląsku, także dużo zdrowia, uśmiechów, trzymajcie się.